trakcie czuwania młodych. No widzicie Pani, że ludzie się modlą do Jezusa, a tutaj przez matkę tu mówią, że trzeba się modlić. Zawierzyłam się jej. Ja myślę, że trzeba się w ogóle do Boga modlić, a nie do Jezusa. Jezus jest pośrednikiem. Jak te firmy pośrednicą. Słyszeliście Państwo, co Jezus powiedział? Ja jestem drogą i prawdą. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To było dla Ciebie bardzo ważne. Czyli, że Jezus jest pośrednikiem, proszę Państwa. Zobaczcie, jak mocno papież akcentuje i zachęca nas. Nowego przymierza i wolne. Także na papieża się powołuj. Na papieża się powołuj. Gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro kończy. Bardziej wejdzie. Langström. Nieraz widzę właśnie łzy w oczach ludzi i takie żywe zaangażowanie. I widać, że to jakby jest coś bardzo ważnego dla nich. Może ze względu na historię tego obrazu, może każdy ma jakąś swoją historię związaną z nim, ale faktycznie jest coś bardzo ważnego w tym. I to mnie też tak wzrusza. Też teraz to dziwne zapowiem, bo nawiążę do czegoś, co Agata powiedziała w programie Westerplatte Młodych, ale mogę się z tym utożsamić, bo też chodziłam w tych rzędach na Jasną Górę. Może trochę mniej razy niż Agata, ale też na własnych nogach doszłam właśnie do Matki Bożej Jasnogórskiej. I myślę, że wiele osób z naszej parafii i wiele osób młodych właśnie uczestniczy w pielgrzymkach na Jasną Górę w sierpniu. No jedna dziewczynka uczestniczy, a tu cała Warszawa szaleje, wiecie Państwo. Matka dużo zarabia, sobie może kupić dziewczyna, szaleje, po co jej tam ta cała Matka Boska. Przynajmniej ja tak na to patrzyłam, czułam się tak dziwnie, inaczej. Dziwnie, ona się dziwnie czuła. Ona mówi, że dziwne, ale bardzo piękne. Objąć. Właśnie piękne było to, że to, co mówiliśmy, nasz kraj. Także proszę Państwa, tutaj w Warszawie, cóż, o co chodzi? Asfalt wylewają w centrum, żeby wszyscy mieszkańcy Warszawy już byli tu na miejscu w komplecie i żeby stali na baczność 1 sierpnia całą jedną minutę. Żeby byli, tak. Oj, powstanie warszawskie, że o co chodzi? Autobus 507 dookoła szkoły jeździ, proszę Państwa, na Saskiej Kępie. Wszystko się pokręciło z powodu centrum Warszawy, gdzie wylewany jest asfalt. Szatan, diabeł czarny wylewa rak otwórczy asfalt. No i oni oszukując siebie, mówią, o, że rak jest od telefonów komórkowych. No i tak dalej. Pozdrawiamy serdecznie i te buziaczki przesyła. Tak. Ale również w kontekście naszego dzisiejszego. Tak lubią siebie oszukiwać, jak u tej Faustyny, wiesz. Przyszedł jakiś taki pijak jeden, co wcześniej w Złotej Marynarce był, nie dość, że za darmo je, zaczął wszystkich wyzywać, bo oni tak lubią się wyzywać, katolicy, od złodziei, bo ktoś tam się zdenerwował, bo coś tam mu nie chcieli dać, może za dużo. No to więc tych obsługujących z wolontariatu, od złodziei zaczął wyzywać. No już go chcieli chwycić, wyprosić, ale on sam kilka razy wchodził i psuł humor wszystkim jedzącym. Także proszę Państwa, Piotra, Natalia, każdy są ludzie dziwni. Z mojego punktu widzenia świeżaków zapytać, czy wam się kojarzy rozeznać powołanie? Także dzisiaj, proszę Państwa, czwartego najeździłam się dookoła. Centrum Warszawy Moherowej jest zablokowane, bo właśnie, tak jak mówię, wylewają asfalt. Zdążyłam być na Saskiej Kępie kilka razy. No, najadłam się bananów i czuję się świetnie.